Peron pierwszy. Teraz jego robocza nazwa to peron trzeci. A widzimy już tutaj konstrukcję zadaszenia, która jest układana na peronie, tak że ten peron będzie w całości zadaszony. Przenosimy się teraz na peron trzeci. Mała panorama, widok na peron drugi i przy starym budynku dworca znajduje się peron pierwszy. A tutaj czeka autobus spalinowy do Wągrowca. Tu widok na trzeci A. Widzimy, że to aż trzy tory. Środkowy przeznaczony jest do manewrów odbywających się w stacji. Teraz udajemy się w kierunku nowego dworca. Pojadę ruchomymi schodami, aby pokazać Państwu zaawansowanie robót. Cóż tu widzimy? Na pierwszy rzut oka rzucają się ruchome schody. W głębi widać windę do budynku dworca. W zasadzie Poznań Główny to składa się z czterech dworców. To jest dworzec Poznań Główny, dworzec nowy, ten tak zwany Chlebak, dworzec letni oraz dworzec zachodni. Ta widoczna przestrzeń też zostanie zadaszona.